Yo, witam was na kanale Athletic Development. And today is the day. Dzisiaj będę czyścił wątrobę. Już się nie mogę doczekać. Ale najpierw moja poranna rutyna, czyli Wim Hof. Zimny prysznic. I medytacja. I po takim kombo można elegancko rozpocząć dzień od mojego ulubionego śniadania. A co to będzie za śniadanie? Właśnie zjadłem swojego omleta i zajrzałem do notatek odnośnie tej całej czystki. I jest tutaj napisane, że śniadanie ma być beztłuszczowe. Bez masła, bez jajek. Będę to musiał jakoś skompensować chyba na swoim obiadku dzisiejszym. Mam nadzieję, że nie popsuje mi to planów odnośnie czyszczenia wątroby. Wiem, że troszeczkę taki gówniany temat z tym oczyszczaniem wątroby, ale dawajcie podejdziemy do tematu, że jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce. Oczyszczanie i detoksing jest znane ludzkości od zarania dziejów. Wykorzystywano do tego najróżniejsze metody. W Indiach jest na przykład metoda, która się nazywa w tłumaczeniu płukanie muszli, która polega na piciu solonej wody, wykonywaniu prawidłowych asan i przyczyszcza nas od środka. Z kolei na drugim końcu świata, w dżungli amazońskiej, stwierdzono, że będą się smarować trującą żabą i to też będzie ich oczyszczać. Dlatego to nie jest nic nowego. Niestety my jako nowocześni ludzie polegamy w 100% na tabletkach farmakologii i tych nieszczęsnych lekarzach i doktorkach, którzy mają nas niejako leczyć. Oczywiście to się nie dzieje, dlatego coraz częściej szukamy jakichś alternatywnych metod. I dzisiaj przedstawię wam jedną z nich. Dzisiaj wyszło na to, kurwa, no i mam mokrą czapkę. Dzisiaj wyszło na to, że mam podwójną sesyjkę zimnej wody. W oddali widać zamek Czocha. To jezioro nie mam pojęcia, jak się nazywa. Ale zaraz będę jadł sobie ostatni posiłek dzisiejszego dnia. I będą to truskawki. Niestety żyjemy w takim klimacie, gdzie nie mamy wegetacji przez cały rok. A szkoda, dlatego trzeba się cieszyć, póki to rośnie, póki to jest świeże, póki to jest smaczne. Może tak, skąd się wzięła w ogóle czystka i skąd taki pomysł? No otóż moja babcia 30 lat temu jeszcze w Lwowie była w bardzo, bardzo złym zdrowiu, jak ona to mówi, na łożu śmierci już była. No i w jej ręce trafiła książka niejakiego Malachawa, który jeździł po różnych regionach świata i zbierał metody naturoterapii. Bodajże on się chyba sam z raka wyleczył. I jedną właśnie z takich metod było czyszczenie wątroby przy pomocy oliwy z oliwek i soku z cytryny. Ja to już robiłem ze 3 razy w swoim życiu jego metodą. I nie wspominam tego najlepiej, gdyż to kiedy nadchodzi moment picia oliwy z oliwek, to trzeba naleć sobie szklaneczkę właśnie oliwy i szklaneczkę soku z cytryny i co 15 czy 10 minut brać sobie łyka z tego. No i to trwa tam 2-2,5 godziny, jest to straszne przeżycie, już później się żygać chce. Ta oliwa nie wchodzi... No, nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, że wypicie szklanki oliwy z oliwek to nie jest najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Metoda dr Clark jest bodajże dużo łatwiejsza, bo mieszamy sobie pół na pół sok z grejpfruta właśnie z oliwą z oliwek i podobno to wchodzi jak miodzio. Czy to jest prawda, czy nie, będę relacjonował za kilka godzin. Ale najpierw skończę swoje pół kilo truskawek, gdyż zjebałem z tym omletem z rana, więc teraz na obiad przyszło mi zjeść coś, co praktycznie składa się z samej wody, więc to nie popsuje mojej czystki na pewno. No to tak, może na początku rozkminimy, czym zajmuje się wątroba. Nie będę wymieniał wszystkich jej funkcji, bo jest ich aż 500, więc ta wątroba jest naprawdę jedną wielką fabryką w naszym ciele, która się zajmuje bardzo, bardzo dużą ilością procesów. Najważniejsza jej chyba funkcja to jest oczyszczanie, detoksyfikacja. Toksyn i śmieci w żarciu, w powietrzu, w wodzie, w otaczającej nas rzeczywistości w dzisiejszych czasach nie brakuje, dlatego wątroba musi pracować na 3 zmiany. Kolejna funkcja jest to przetwarzanie i magazynowanie cukrów z naszego ciała. Wiecie lub nie, w wątrobie, tak jak i w mięśniach, znajduje się bardzo dużo glikogenu, który ma nam posłużyć w takich
nieprzewidzianych sytuacjach, w których przez bardzo długi okres czasu nie możemy dostarczyć pożywienia dla naszego ciała, żeby nasz mózg miał dostęp do cukrów w postaci tego glikogenu, czyli jeszcze bardzo, bardzo ważna funkcja. Na przykład jak trenujemy, to w naszych mięśniach wytwarza się kwas mlekowy, który właśnie poprzez wątrobę jest oczyszczany i zamieniany z powrotem na cukry, więc kolejna bardzo ważna funkcja. Wątroba ma niesamowite zdolności regeneracyjne, zresztą nic dziwnego, jak przez nią przewala się taka ilość syfu, to musi się ona dobrze regenerować. I nawet jeśli odkroimy 2/3 z niej, na przykład w wyniku operacji, to jest ona w stanie się w 100% zregenerować. Szok! Jest to drugi największy narząd w naszym ciele, waży aż 1,5 kg, znajduje się tam 10% całej naszej krwi, więc jeden wielki skurczybyk, który wykonuje cholernie ciężką robotę. Dodatkowo jest odpowiedzialna za produkcję cholesterolu, który służy do uszczelniania i naprawiania błon i ścian komórkowych, pomaga w produkcji hormonów. No, tak jak mówię, tych funkcji jest masa, dlatego nic dziwnego, że ludzie chcą w jakiś sposób pomóc tej biednej wątrobie, jako się oczyścić, ubogacić. Natomiast inni jak najbardziej utrudniają życie, chlejąc wódę. I naprawdę rozkminiałem sobie, że żeby doprowadzić do marskości wątroby, czyli do momentu, w którym ona już się nie może regenerować, to naprawdę trzeba w siebie wlać hektolitry, setki hektolitrów ognistej wody przez te dziesiątki lat. Dlatego te żule po prostu dożywają 50-60 roku życia, bo wątroba jest taka zajebista. No dobra, mili państwo, nadszedł ten czas. Mam tutaj jeden z ważniejszych składników całej terapii, czyli gorzką sól. O nie, tu są chipsy. A może olej tą całą czystkę? Nie! Dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, czym jest gorzka sól, to nie wiecie, co w życiu straciliście. Otóż no, gorzka sól, siarka magnezu, jest to, krótko mówiąc, środek przeczyszczający i trzeba wypić jego łyżkę na szklankę wody o godzinie 18. Później kolejną szklankę z łyżką siarczanu magnezu o godzinie 20. A potem pokażę wam, co dalej. Ja głupek nie chcę rozpuszczać. Dawaj! Ej, nie jest to najsmaczniejsza rzecz na świecie, ale i tak to jest nic w porównaniu z szklanką oliwek. Cheers! No i tak jak mówiłem, za 2 godziny wypiję kolejną taką pyszną szklaneczkę i pewnie będę często odwiedzał toaletę. Jednego i drugiego wam oszczędzę, dlatego przewiniemy 4 godziny do przodu i pokażę wam, jak przyrządzam coś, co mnie oczyści. Jakby jeszcze mi było mało oczyszczania po wypiciu tych wszystkich soli. Przez 2 godziny mnie oczyszczało. No cóż. Teraz jestem przygotowany do tego, żeby przyjąć moją główną miksturę dzisiejszego dnia, która się będzie składała z 2 grejpfrutów, cytryny i oliwki z oliwek extra virgin. Jeśli chodzi o metodę Guldy Clark, jest to lekarz, można powiedzieć, mikrobiolog, która zasłynęła właśnie z najróżniejszych metod oczyszczających, głównie przeciwko pasożytom. Jej taki wynalazek życia to jest zaper, takie 2 rączki, z których miałem okazję korzystać, nie jest to drogie, można sobie to kupić. I przepuszcza one jakąś tam częstotliwość prądu przez nasze ciało i na tej częstotliwości nadają pasożyty, które niejako mają zdychać, kiedy właśnie stosujemy to urządzonko. Najróżniejsze inne metody pozbywania się tych pasożytów i między innymi właśnie oczyszczania wątroby przy pomocy oleju, oliwy z oliwek oraz jakiegoś kwaśnego soku z grejpfruta albo z cytryny. Oczywiście pani doktor napisała książkę, której ja, szczerze mówiąc, nie czytałem. Czytała ją moja mama, moja babcia i po prostu już mnie ryły beret tą książką bardzo długi okres czasu, więc mniej więcej wiem, co się tam znajduje. W internecie oczywiście znajdujemy tylko przepis na wykonanie tego oczyszczania wątroby i ciężko jest znaleźć, jaka jest zasada działania. Generalnie chodzi o to, że woreczek żółciowy jest odpowiedzialny między innymi za
pomoc przy trawieniu tłuszczy. Jeśli my wypijemy pół szklanki oliwy z oliwek, to ten woreczek żółciowy na maksa się skurczy, wysra z siebie rozpuszczone przy pomocy właśnie kwaśnych soków te kamienie i tak samo wątroba i będziemy mogli się ich pozbyć. To jest taka bardzo ogólna zasada działania tej całej czystki. Montuję właśnie teraz ten kawałek z wyciskaniem grejpfruta i te dźwięki. Brzmi, jakby już mnie przeczyszczało. Puszczę wam to przez chwilę bez obrazu i sami zobaczycie. Jest tak, najgorsza rzecz. Już mnie dli na samą myśl o tym, że to będę pił. Nie wiem, czy wiecie, ale witamina C jest najszybciej utleniającą się witaminą. Jak się utleni, jest już dla nas bezużyteczna. I żeby się utleniła mniej więcej połowa witaminy C ze świeżo wyciśniętego soku, potrzeba około kilku minut. Dlatego te wszystkie świeżo wyciskane soczki, które dostajecie w buteleczkach, jeśli chodzi o witaminę C, są bezużyteczne. Pewnie jeśli chodzi o całą resztę witamin, to podobnie. Jeśli chcecie świeży sok, to musicie go sobie wycisnąć i od razu jak najszybciej wypić. Tak to jakoś zostało pomyślane. Nie, no dobra, ja pierdolę. Dobra, teraz trzeba to zblendować. Za dużo nalałem. Nie, no tak tego się nie da zrobić. No jak widzicie, kuchnia nie jest moją mocną stroną. Trzymajcie kciuki. No. Dobra, i po wypiciu tego całego dekoktu trzeba się położyć jak najszybciej na 20 minut na plecach i się nie ruszać, więc idę to zrobić. Co możemy zobaczyć na drugi dzień w kibelku? Otóż najróżniejszego rodzaju takie niby zielono-żółte kamyczki. Od malutkiej takiej sieczki, która się unosi na powierzchni wody, aż po takie wielkie kabany, w zależności od tego, co z nas wyjdzie. Od razu disclaimer, te zdjęcia, które teraz widzicie, to nie są moje zdjęcia. Pobrałem je z Google'a. Jest to bardzo dziwny widok i rozumiem, dlaczego ludzie po prostu są przerażeni, a jednocześnie kamień spada im z serca, albo z wątroby w tym przypadku, jak widzą, że coś takiego z nich wyleciało. Wybaczcie za katar, ale moja wątroba... Wątroba, alergia już się zaczęła. Wątroba w sumie też po wczorajszym czyszczeniu. Dlatego przez miesiąc będę zakatarzonym Aleksem. I teraz zastanówmy się, czy to w ogóle działa. My jako homo sapiensy lubimy wierzyć we wszystko, co nam się mówi w najróżniejszych mediach i nie sprawdzamy tego często ani na sobie, ani z jakiejś innej strony. Nie patrzymy na drugą stronę medalu. I w tym przypadku drugą stroną medalu będzie nauka, która w ogóle w żaden sposób nie potwierdza skuteczności tej metody. No cóż, zobaczmy, jakie ona ma zastrzeżenia wobec metody Kuldy Clark, Malachowa, czy też jeszcze jednego ziomeczka, który też tą metodą leczył, ale zapomniałem, jak się nazywa. Podlinkuję wam gościa, który nagrał fajne 3 materiały odnośnie oczyszczania wątroby właśnie tą metodą. On jest z tej bardziej naukowej strony medalu, więc on sceptycznie bardzo podchodzi do tego typu rzeczy i zna on się zdecydowanie dużo lepiej na biochemii niż ja, więc jeśli jesteście ciekawi dokładnego wyjaśnienia, dlaczego to nie działa, to obejrzyjcie jego filmiki. Bardzo rzeczowo koleżka opowiada i mnie, szczerze mówiąc, nawet przekonał. I pierwszym jego zastrzeżeniem jest fakt, że kamienie, które najczęściej wypadają z naszej odbetnicy następnego dnia, są wielkości od kilku milimetrów do nawet kilkunastu centymetrów, czyli to są mogą być wielkie dziady. A przewód taki żółciowy, który wypada z woreczka żółciowego, ma prześwit tylko maksymalnie 3-5 milimetrów, czyli taki wielki kamień by się tam po prostu
najzwyczajniej w świecie nie zmieścił. Tak samo kanaliki w wątrobie, są też to mikroskopijne struktury, są bardzo, bardzo małe, więc tam co najwyżej jakiś piaseczek miałby miejsce, a nie jakieś wielkie kamulce, które po prostu z nas rano wypadają i niemalże pęka kibel, pelka. Nie no, co ja pierdolę, żaden kibel nie pęka, żaden sedac nie pęka. Dobra, czyli co? Fizjologicznie my nie jesteśmy przystosowani poprzez prześwit tych kanalików do wydalania tak dużych kamieni. Kamienie w naszych narządach jest to patologia, a nie fizjologia. Dlatego też na to musimy mieć na uwadze. Druga sprawa jest taka, że gdyby taki wielki kamień, nie mówię już o kilkunastu centymetrach, nawet o centymetrowy, który jest dwa razy większy niż ten kanalik, jakoś by się on tamtędy zaczął przeciskać, no to raczej by to nas bolało, raczej byśmy po prostu sobie nie położyli się spać, rano wstali i koniec. Nie mamy kamieni w wątrobie. Czekajcie, muszę przeskoczyć. Up! Trening funkcjonalny. No, czyli wszystkie tematy, które są związane z wydalaniem kamieni, czy nerkowych, czy z jakimiś rzeczami, które musimy przepchnąć przez siebie, raczej są związane z dużym bólem. Tutaj tego nie ma, więc to też jest dość zastanawiające. Koleżka, którego podlinkowałem, dalej mówi, że średnio osoby wydalają od kilkudziesięciu do nawet kilkaset kamieni, a rekordzista nawet wydalił i policzył, że ma 3000 kamieni. Po prostu musiał się tam grzebać w tym kiblu przez pół dnia. A że ten gościu kroił ludzi i widział, jak wygląda wnętrze woreczka, który jest jest chory na kamicę, jak to się nazywa fachowo, no to tam można znaleźć kilka, czasem kilkanaście kamieni maksymalnie, ale już nie mówimy tutaj kilkudziesięciu, a nawet kilku tysiącach, bo to jest po prostu fizycznie dla nas niemożliwe. Więc te kamienie raczej stamtąd nie pochodzą. Kolejny argument jest taki odnośnie kamieni kałowych, czyli te metody też wszystkie mówią, że są w stanie wydalić kamienie kałowe, które nam obrastają kichy od wewnątrz, i tych kamieni kałowych nawet może być od 8 do 15 kg. No, też jest to dosyć dziwne, bo po takich kuracjach osoby po prostu z dnia na dzień schudłyby 15 kg i ta masa by nie wróciła, a najczęściej wraca. Poza tym kamienie kałowe według tego ziomeczka są najczęściej ulokowane mniej więcej 10 cm od odbytnicy na takim kawałeczku i powodują dość spore zaparcia, jak możecie się domyślać. Jeśli chodzi o całą resztę naszych jelit, to tam raczej jest kupa w postaci płynnej, czyli woda z przetrawionym jedzeniem, a nie ma tam żadnych takich stolców twardawych, które by mogły te kamienie nam tworzyć. Dodatkowo kamienie, które z ludzi wychodzą, były wielokrotnie przedmiotem badań, ludzie wysyłali je do laboratorium, no i co okazywało się, że w skład tych kamieni wchodzi głównie olej, który pijemy, czyli to jest po prostu to, co wydalamy, jest to olej, który jest wymieszany z jakimś tam śluzem, z jakimś kałem i to po prostu z nas wypala. Dodatkowo przychodzi to przez proces zmydlania się w naszych kichach, gdzie jest tam zasada plus olej. Znowu, ja się nie znam na chemii na tyle, żeby wam to dobrze wytłumaczyć, niemniej jednak bez kitu, zobaczcie tego ziomeczka i on tam wszystko fajnie tłumaczy. Dlatego te kamienie, które z nas wypadają, najprawdopodobniej nie biorą się ani z wątroby, ani z woreczka żółciowego, ani to nie są kamienie kołowe, tylko to jest po prostu ta oliwa, którą wypiliśmy, która jest po prostu przetworzona przez nas system, zmydlona, oblepiona kupą i to z nas wypada i to są te nasze kamienie, które możemy później zaobserwować. Jeśli chcecie dowodu, to wystarczy zrobić bardzo prosty eksperyment, wyciągnąć taki kamień z kibelka, podgrzać go w jakimś garnuszku i jeśli on się stopi, to jest po prostu oliwa, która przebrała troszkę inną postać. Takie kamienie, które mamy w wątrobie czy w woreczku żółciowych, to są naprawdę twarde kamienie, to można nimi młotkiem walić, a to nikt nie powiedział, że je rozwalimy. No to jak w takim razie możemy wytłumaczyć to dobre samopoczucie, które następuje po takich różnych metodach oczyszczania? Jak można wytłumaczyć, że moja babcia była na łożu śmierci, jak ona to mówi, ale teraz się dwa razy w roku oczyszcza, już od 30 lat i jest w świetnej formie, w świetnej kondycji, na nic nie choruje. Słuchajcie, nawet sobie nie zdajemy sprawy, jaką umysł ma ogromną moc. Placebo i dobre nastawienie to jest coś, co może zdziałać naprawdę cuda w naszym ciele. Jeśli uwierzymy w coś, no to jest bardzo duża szansa, że w ogóle to się wydarzy. Niejednokrotnie robiono badania na temat osób, którym podawano jakieś pastylki
cukrowe zamiast lekarstwa na jakąś przejebaną chorobę i te, ci ludzie po prostu zdrowieli nagle, bo po prostu wierzyli w to, że im się podaje lekarstwo na tą chorobę. Moja babcia przeszła w życiu bardzo dużo. Przeżyła wojnę, przeżyła bombardowania swojego miasta, była zesłana na Sybir, miała męża alkoholika, musiała pracować jako pielęgniarka na nocne zmiany i jednocześnie wychowywać samotnie trójkę dzieci, czyli bardzo, bardzo ciężkie życie. Mimo to zachowała pogodę ducha, jest pozytywną osobą, jakby nie zamartwia się, szuka cały czas jakichś nowych metod, jeśli chodzi o leczenie i tak dalej, jest aktywna i widzicie, to ją tak na dobrą sprawę trzyma przy zdrowiu i przy dobrym samopoczucie, a nie jakieś tam najróżniejszego rodzaju nawet sposoby czyszczenia. Nie mówię, że wszystkie są złe, nie mówię, że to nie działa. Ja tylko sceptycznie podchodzę do różnego rodzaju tematów. Najpierw coś trzeba sprawdzić od każdej strony, zanim się w to ślepo będzie wierzyć. Dlatego widzicie, że musimy być pozytywnie nastawieni dla życia, bo to my, od nas jest zależne, jak będzie wyglądało nasze życie. Czy będziemy chorzy, biedni, wkurwieni, czy po prostu będziemy tętnić życiem, będziemy śmiać się i radować z każdego dnia. Słuchajcie, w wiarze chrześcijańskiej mówi nam się, że jeśli będziemy dobrymi katolikami, to pójdziemy do nieba, jeśli będziemy grzeszyć, to zostaniemy strąceni przez tego oczywiście kochającego Boga do piekła. Moim zdaniem my sami sobie kreujemy niebo albo piekło, żyjąc na tej planecie. Jeśli będziemy dobrze do wszystkiego nastrojeni, jeśli będziemy pracować nad naszymi głupimi myślami i nie będziemy się w nie zagłębiać, jak to lubimy wszyscy robić, to po prostu będziemy żyć w raju, w naszym ogrodzie Edenu. A jeśli będziemy na odwrót działać, to po prostu życie będzie dla nas piekłem. I myślę, że to jest najważniejsza dla nas przesłanka wynikająca z tego odcinka. Bądźcie pozytywnie nastawieni do życia, starajcie się widzieć w superlatywach to, co wam się przytrafia, starajcie się pomagać innym i być jakby człowiekiem dla człowieka, a nie wilkiem. I zobaczycie, że wszystko w waszym życiu zacznie się układać pozytywnie. Dodatkowo trenujcie, odżywiajcie się zdrowo, korzystajcie z jakichś naturalnych metod, ale zimna woda, hartowanie się, rozwijajcie swoją głowę, czytajcie różne ciekawe rzeczy, wyłączcie telewizor, wyłączcie głupie filmiki na YouTube. A zobaczycie, że wasze życie zmieni się nie do poznania. I tym właśnie, mam nadzieję, miłym akcentem chciałbym zakończyć ten odcinek. Także trzymajcie się i na razie.